Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, bardzo mi miło, że zaczynamy taki cykl wykładów, bo jako zdeklarowany historyk designu zawsze uważam, że za mało się mówi na ten temat i że dzieje się to kosztem innych sztuk czy innych dziedzin twórczości. Także miło mi, że mogę rozpocząć ten nowy cykl, który tutaj będzie trwał w muzeum. Rozumiem, że nie tylko do końca tej wiosny, ale również będziemy to kontynuować w przyszłym roku. Ja sobie tutaj napisałem w paru punktach takie wprowadzenie do tych wykładów i od tego chciałbym zacząć. I proszę Państwa, po pierwsze chciałem powiedzieć, że ten cykl wykładów nie będzie taką klasyczną historią wzornictwa, czy też historią designu, jak się dzisiaj często mówi. Nie będzie historią widzianą jako pewne dzieje, prawda, które w sposób chronologiczny odbijają to, co się wydarzyło w ciągu, powiedzmy, ostatnich 100 lat, bo będziemy mówili przede wszystkim o wieku XX. Nasza koncepcja, opracowana wspólnie z muzeum, z Tomkiem Fudalą, polega na tym, abyśmy spróbowali porównać pewne sytuacje, które miały miejsce w Polsce i miały miejsce również w innych krajach. Sytuacje, które być może są podobne, a być może kiedy głębiej w to wejdziemy, okaże się, że jednak się od siebie różnią, a prawdopodobnie jest trochę i tak, i tak. I tutaj, kiedy przygotowywaliśmy ten cykl wykładów, zastanawialiśmy się, skąd zapraszać poszczególnych gości. I właściwie naszą ideą jest to, żeby zapraszać ich przede wszystkim z sąsiedztwa. Oczywiście nie tylko, to byłoby sztuczne ograniczenie. Związki polskiego i wzornictwa, i architektury, i sztuki użytkowej są oczywiste również i z krajami bardziej odległymi, z krajami zachodniej Europy, a także oczywiście i z Rosją. Ale chyba nie tylko ja mam takie wrażenie, że dotrzeć do tamtych materiałów jest o wiele łatwiej niż dotrzeć do tego, co działo się u naszych sąsiadów. Sąsiadów zarówno ze wschodu, jak i z południa, jak i nawet z północy, prawda? Też nie są to kraje zbyt odległe. Co więcej, właściwie to, co nazywam ten obszar, to nazywam Europą Środkową, który ja bym chciał, żeby stanowił jakby tutaj główne źródło kontaktów. Ten obszar właściwie do niedawna był jeszcze prawie całkowicie niedostrzegany z perspektywy Zachodu. Prawie nie ma publikacji, które by w sposób rzetelny, całościowy albo powiedzmy odwrotnie szczegółowy omawiały problemy, tak jakby sztuka kończyła się gdzieś na Łabie, a potem zaczynała się gdzieś trochę w Rosji, a potem tak najlepiej w Chinach i w Japonii. I wydaje się, że warto ten nasz obszar lepiej poznać i właśnie poznać przez to, żeby zaprosić wykładowców z tych krajów, które są nam terytorialnie przynajmniej bliskie, a obawiam się, że bardzo mało znane, że więcej dziś wiemy o sztuce Japonii na przykład niż o sztuce Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i innych krajów bardziej nam bliskich. Wracając do sprawy tej historii. Otóż tak się składa, że właściwie większość historyków sztuki, czy też większość historyków architektury i sztuki stosowanej przyjmuje taką perspektywę, że początki nowoczesnego wzornictwa, nowoczesnej sztuki użytkowej mają swoje źródło na przełomie XIX i XX wieku, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą właśnie ten obszar centralnej Europy. I że dzieje się tak dzięki zderzeniu dwóch zjawisk. Z jednej strony jest to napływające na nasze tereny informacje dotyczące brytyjskiego ruchu odrodzenia sztuki rzemiosł, którego bardzo interesującą dla nas cechą okazało się to, że ruch ten doceniał to, co peryferyjne, że ten ruch, który w Wielkiej Brytanii w pewnej mierze był skierowany przeciwko takiej dominacji kultury francuskiej, przeciwko École des Beaux-Arts
i przyjmował, że również to, co regionalne, to, co peryferyjne jest warte uwagi, że znalazł tutaj właśnie na tych peryferiach Europy znalazł głębsze, może być nawet bardziej w tym aspekcie zrozumienie niż w innych krajach, takich na przykład jak właśnie Francja, Włochy czy Austria, które uznawały się za właśnie takie centra ówczesnej kultury. Drugim czynnikiem, który sprzyjał właśnie pojawieniu się tych nurtów w architekturze, w sztuce stosowanej, we wzornictwie, była ideologia narodowa, która przez cały wiek XIX się rozwijała od czasów romantyzmu. Ideologia, która przede wszystkim zakładała, że naród jako pewna grupa, jako pewna społeczność powinien znaleźć właściwe warunki do rozwoju swojej kultury, swojej tożsamości narodowej, oczywiście w tym również sztuki, wszystkich dziedzin twórczości, architektury, wzornictwa i tak dalej. My w Polsce mamy naszą specyficzną traumę, prawda? Uważamy, że byliśmy krajem wyjątkowo dotkniętym w XIX wieku, że rozbiory, które nastąpiły w końcu XVIII wieku i trwały do końca I wojny światowej, dotknęły nas wyjątkowo, że jakieś takie nieszczęście, kara za grzechy, trudno powiedzieć, ale do dzisiaj mam wrażenie, mimo że 100 lat minęło prawie od odzyskania niepodległości, to tłumaczymy wiele naszych wad, niedoskonałości z tymi 120 latami braku własnego państwa. Ale jeśli spojrzymy na sytuację około roku 1914 i porównamy ją z sytuacją dzisiejszą, spojrzymy na mapę Europy, widzimy właściwie taką Europę mocarstw. Jeżeli popatrzymy tak od zachodu, od północnego zachodu na dół, na południe, to widzimy tak, Irlandia należała do Wielkiej Brytanii, Norwegia do Szwecji, Finlandia do Rosji, kraje bałtyckie też do Rosji, Białoruś też do Rosji. Ukraina była podzielona między Rosję i Austrię. Czechy i Słowacja należały do mocarstwa austriackiego. Węgry należały do Austrii, dopiero od 1867 roku były jakby jedno, można powiedzieć, takim bardziej autonomicznym członem tej monarchii austro-węgierskiej. To samo kraje bałkańskie, prawda, których sytuacja zresztą była niestabilna. One się wyzwalały z niewoli tureckiej po to, żeby przejść znowu pod supremację austriacką. Włochy przez 2/3 XIX wieku, duża część Włoch należała przecież też do Austrii i stopniowo tylko zdobywały niezależność. Nie byliśmy żadnym wyjątkiem. We wszystkich tych miejscach atrakcyjność ideologii narodowej wydawała się oczywista, prawda? One wszystkie, we wszystkich tych miejscach społeczeństwa uważały, że swobodę rozwoju kulturalnego będą miały dopiero wtedy, kiedy własne państwa powstaną. Proszę zwrócić uwagę, ile to trwało. Zaczęło się wraz z I wojną światową, nawet trochę wcześniej, podczas wojen bałkańskich, czy we Włoszech, czy w Rumunii, czy w Bułgarii, jeszcze w głębi XIX wieku, a skończyło się rozpadem Jugosławii lat temu kilkanaście. A więc ponad 100 lat ten proces rozpadu państw tych wielkich mocarstw europejskich trwał. I oczywiście, to jest chyba oczywiste, że twórczość, że wszelkie dziedziny twórczości towarzyszyły temu rozpadowi, że towarzyszyła temu literatura, muzyka, teatr, opera, towarzyszyła rzeźba i malarstwo, oczywiście w różnym stopniu, w różnych okresach. I oczywiście towarzyszyła temu architektura, sztuka użytkowa i wzornictwo. I to wydaje mi się w sposób często bardziej nawet kompleksowy niż w dziedzinach tak zwanych sztuk czystych, ponieważ i architektura, i wzornictwo, i sztuki użytkowe są związane z naszym codziennym życiem, z naszymi obyczajami, z naszymi tradycjami i w związku z tym
Wydaje się, że w takim procesie kształtowania naszej tożsamości narodowej, czy też podtrzymywania jej, one odgrywały ogromną rolę. Inną na przykład w Finlandii, inną w Polsce, prawda? W Polsce bardziej się liczyła literatura, w Finlandii bardziej się liczyła architektura. I tutaj ten ruch odrodzenia sztuki rzemiosł doskonale wsparł te tendencje narodowe, podkreślając przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wartość tego, co peryferyjne i kwestionując założenie, że tylko, prawda, te centra, tradycyjne centra kultury, jak powiedzmy kiedyś Włochy, potem Francja czy Austria, są tym producentem wartości. I tutaj również należy zaliczyć do tych ważnych cech ruchu odrodzenia sztuki rzemiosł podkreślenie lokalnych tradycji, regionalnych tradycji, obyczajów, materiałów, również dekoracji, związków z kulturą ludową. Znajdziemy tutaj mnóstwo różnych innych czynników, o których dzisiejsi prelegenci na pewno będą mówili. Oczywiście, kiedy będziemy mówili o tych konfrontacjach, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, czyli porównywania tych sytuacji w Polsce czy na terenach polskich i w innych krajach, znajdą Państwo tutaj i podobieństwa, i różnice. Bez wątpienia te podobieństwa wynikają z tego, że w tych różnych krajach Europy Środkowej można powiedzieć, że ukształtowała się jedna podobna postawa przeciwstawiania się dominacji władzy politycznej, która była reprezentowana czy to przez Wiedeń, czy to przez Berlin, czy to przez Moskwę, wszystko jedno. To był gest przeciwko władzy, użycie form narodowych, czy lokalnych, czy regionalnych. I to ta postawa, przypuszczam, była podobna. Myślę, że wyjdzie nam to właśnie dokładnie, będziemy mogli to zaobserwować w czasie tych najbliższych kilku wykładów, kilku spotkań, które będą poświęcone właśnie tego rodzaju tradycjom. Oprócz tego istnieją, proszę Państwa, podobieństwo też pewnych postaw wynikające nie tylko ze sprzeciwiania się monopolowi władzy politycznej, ale też narzucania pewnych konwencji artystycznych. Tutaj oczywiście głównym winowajcą, jeśli mogę tu użyć takiego słowa, jest Paryż, prawda? I École des Beaux-Arts, która rościła sobie przez cały wiek XIX pretensje do narzucania określonych konwencji artystycznych całej Europie. Walter Benjamin powiedział kiedyś, że Paryż to była stolica XIX wieku. I tak rzeczywiście było. I to są podobieństwa. Różnice oczywiście wynikają z różnic regionalnych. Inaczej patrzyli na problem właśnie tożsamości narodowej artyści, twórcy związani na przykład z Zakopanem, a inaczej z bardzo niezbyt, w końcu z nieodległą Słowacją. Dzisiaj będziemy mieli okazję sprawdzenia, jakie były właśnie te podobieństwa i różnice. Dzisiejszymi wykładowcami będą pan Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzańskiego, chyba najlepszy w Polsce specjalista od twórczości Stanisława Witkiewicza, a drugą osobą będzie pani Dana Bożutowa z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i z Akademii Nauk. Tam pani profesor Bożutowa będzie mówiła o twórczości Duszana Jurkowicza, jednego z najwybitniejszych architektów europejskich tego okresu, a przypuszczam właśnie tak słabo w Polsce rozpoznanego. Dziękuję bardzo i proszę Zbyszka Moździerza o zabranie głosu.